Moi drodzy, będę zastosować go kolejnym stadium seriami w Assassin's Creed Valhalla. Chociaż to, co przeoczyliśmy, przemyśleć, to to, że ten blok trochę się podnosi i obniża. A co należało wejść się do tego, bo tutaj będzie w oddani, o tu, tak gdzie wiązka leci, i poczekać, aż to się odpowiednio podwyższy. W związku z tym, teraz już na spokojnie to można iść. I to myślę, że bardzo ładnie wykończyć. Zwłaszcza, że tutaj, no. Nie sądzę, by było coś, co mogłoby nam sprawić dodatkowe trudności. Chyba, że tu coś jeszcze by było. Ale kurczę, raczej w porządku wszystko. No spokojnie. Tędy może zdążymy, zobaczę. Czasami lepiej nie będzie, czy zdążysz, czy nie. Nigdy by tu skoczyć. Enough! The time is now! The cataclysm is upon us! The mad one has gathered his trusted aid to his secret hall. Remember the calculations. You must act with precision. Every small step must be accounted for. I'll remember. They are burned into my brain. How long till your rebirth? A long time, love. You must wait in your endless present, and I will sail the black sea of non-being. But if all goes well, I'll find you again, on the far side of our doom. We'll be together, again. Dobra, chyba już się skończyła gadka. Chociaż spadłem, bo chciałem się wyciszyć i tak się wyciszyłem, że spadałem. Dobra, tutaj zaraz zrobię skok. I koleżanko, poczekasz. A, tutaj nam, tutaj mi nic nie daje. Dobrze wiedzieć. Więc jak byś mogła. Pięknie. O to chodziło. By właśnie tu się wmontować i jednoś tam zeżreć. To byłbym zobowiązany, właśnie. Bo to, że my tutaj przejdziemy, to jedno, a sama, że to już drugie widzę. Też nie można spaść, jeżeli się spadnie. No to będzie problem. A ten pączek, no też swoje tempo jednak robi. Dobra, dajesz, dajesz, dajesz. Ślicznie. Jest bezpieczna Leila. I teraz tak. To leci. I zatrzyma się tutaj. Dobra, do góry. Jakby teraz ten spróbować. Bo tu jeszcze ono świetnie podobić na czas. A ja bym chciał. No właśnie, na czas się nie dać porobić. Ten właśnie mój problem jest taki, że nie wiem, w którym miejscu będą takie właśnie parapety, to nazwijmy, no. Uroczenie, to muszę to przesmintować z tego, co widzę. Dawaj, dawaj, dawaj. Świetnie. Niech to jeszcze pójdzie góra dół. I pytanie, czy ja tam mogę się czegoś w ogóle chwycić, czy to muszę zrobić zanim to wróci. O to bym bardzo chciał wiedzieć. I też pytanie, czy można by z tego zawisnąć. Ach, Leila. To jest właśnie problem z sterowaniem. Chcę wykonać banalną czynność, postać. No nie do sobie, no nie przejdzie. Ma to cudem zdążyłem. Myślę. Dobra, no. Próbuję znowu. Do skutku. Nie, ty miałaś tu się chwycić. O właśnie.
Uff, pięknie, Leila. Widzisz, chcesz to potrafisz. Właśnie o to mi chodziło, o ten jeden duch. Number 9 in sight. And the voices are still with me. That's strange. We're still not hearing anything. Are you sure they aren't coming from somewhere else? Like, from you? God, no. Idealnie. How would that be possible? Sorry, just asking. Słuchajcie, jest nabione. Może zgadnąć I got the element. Data. Here it comes. Uff. Igły ukończone. No i to właściwie pierwsze wszystko jest już za nami. Z nielicznymi wyjątkami, ale jednak jeszcze tutaj troszeczkę nam zostało. I tak, chciałbym się udać do Dakaru. I opactwo. Wiecie co? Szybka podróż. Ale tutaj. To ponieważ nie trzeba będzie się użadać ze strażnikami miejskimi. I dzięki temu powinno pójść szybciej. Ja tu bym chciał bardzo, żeby udało się zebrać maksymalną ilość tych łupów. Ponieważ wiadomo, że bogactw tutaj no dużo już nie zostało. I tych miejsc z nimi tym bardziej. Tutaj można sprawdzić mapkę. Mamy pewne dwa bogactwa tu. A ogólnie pula wynosi jeszcze 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dlatego trzeba liczyć opactwo Tunsuda na 5 właśnie bogactw. Tu trzeba będzie pobiec na dwójeczkę. Ewentualnie skończyć z płotki. Dlatego bierzemy wierzchowca. Słuchajcie, jesteśmy już naprawdę o rzut beretem. Czyli być może półtora odcinka od tego, żeby wejść do Winchester. Bo zostało nam już naprawdę nam, czyli mi i wam. Tyle co nic, a to mi się bardzo podoba. Że jednak można tutaj już naprawdę bardzo poważnie myśleć o tym, jak to wszystko się ułoży. Dobra, Eivor. Tu trzeba odbić na znacznik. I wzywamy chłopaków. W sumie daleko do opactwa nie będzie można opowieść ukrócić. Co w sumie chętnie zrobię. Eivor, ostatni wróg. Pięknie są chłopaki. Można wsiadać. Panowie, poczekajcie, ja już wsiadam. Eivor! Eivor! Ja się za ster. I jazda. Let the sail out! Is there a sea scald among you? Let's have a song. You salt scalds, got a story? Some years ago, I took the sea with a sword dancer called Eir. Strike up a tune. Who will share a tale? In my youth, we will pick up from there. I'll finish. Bring the sail in. Take me there. Nie, nie, tu nie atakujemy. Nie ma opcji, panowie. Catch the wind. Płyniemy na opasce prosto. Stories must wait. Sing us a song. Let's hear a story. When I was 11 winters old, I was the youngest of my favorite Green cousins. Sail. What do you think? Wild and rowdy bunch of boys and girls. Together with our parents, we attended a feast at the home of Halfdan the Black of the House of England. More to toughen our sails. Patience, our parents set us with the old woman, who ordered us to bake flatbreads and serve it to the noble yards. After an hour, the flatbreads piled so high into pillars you could have built a roof over it and called it a longhouse. When our work was done, an older boy, Guthrod, suggested we steal a keg of mead and drive. We can continue later.
No chyba jeszcze nie tam było. Mam nadzieję, że... O! Idealnie, port. Guthrod suggested we steal a keg of mead, drown in happiness for our good work. So Guthrod, Mikkel and Orson snuck into the storeroom. Hold on, good sculptor. Już można. Sail down! Panowie, panie? Jeszcze nie jakieś odważyły się z nami żeglować? Na jazd! Dobrze, mamy opactwo. Znaczy, mocno jest opactwo. I można atakować. Podzielcie się kosztownościami. To może przetrwać, ale nie obiecuję. Jeszcze jest szkodą, że mocno się pakuje. No? Ja znam za te słowa. Siadł jeden. Skończ bieżkać. No i poszły strzały. To może tak, Eivor. Myślę, że lepiej silnym. No, tak już może być. Dawaj strzały. Dobra, a ty gdzie uciekasz? A, to was dwóch jest. O, panowie, nie łudźcie się. Proszę, Eivor, już was dopadł, widzę. Proszę, to jest pierwsze do zgadnięcia. O, jak ładnie. Bogactwo. Jakaś czytanka. Proszę. I otworzymy w ten sposób. Proszę bardzo, otworzę. Tak. Zresztą, że mogą wybaczyć się nam. To jest nie będę jeszcze walczyć, mimo wszystko. O, dawaj, dawaj. Pomóż mi to podnieść. Świetnie. Jest i pierwszy cudowiec. Teraz tutaj jakby można by było się udać. Prawda, ja się nie pogniewam. 20 sztuk zdobyte. O, tak bez wysiłku właściwie. Koniec kierowcy mają tutaj. Pytanie brzmi, jak długo jeszcze? No to hey, trzeba wyważyć. No, pomóż mi otworzyć. Świetnie. To jeszcze pomóż mi to wynieść. Hey, can't do this alone. A, ten widocz trzeba oczywiście wybić. Więc dawaj tak, więc się przełóż do tego plądrowania. No. Na bogactwo kolejne poszło. Teraz można odwrócić i myśleć o plądrowaniu tego, co się znajduje tutaj. O, co, no weźmy przestań tym drapać. Teraz przy... Co pieprzne. To... Nierozsądny przeciwnik, oj, bardzo nierozsądny. Panie, nie mam już strzału. Ale za to jest miecz. I zobaczysz, nie doli. No. 30 metrów to nie było. Śniszcze jest zdobione. O, to musiało zabadać.
Kropotki. O co, kładą, że kto inny. Spokojnie, Eivor. Teraz będzie nasz. Lokujemy się. I poszedł. Tyle z niego zostało. A tymczasem kościół jest tutaj jeszcze jakiś. Ten się budynek główny. Do otworzenia. Ej, wolno. Nie cuduj, proszę ja ciebie. Give me a hand! A nawet dwie handy. A ty masz tych strzał, tyle, że do jeża podobny jesteś. I to nie miałoby być śmieszne. Dobra. Daj mi nogę. Pięknie. A zresztą to też będzie formalność. Mówiłem. Dobra, tu jest trzecie. Come, help me with this. I tamtędy też należałoby się jakoś przecisnąć. O właśnie, kręty. Drzwi są barykadowane. A. Ten wicarz mi nic nie da. A czy mogę to pójść od góry? Jeszcze? Bym chciał sprawdzić. Poczekaj, ej, bo tutaj przeskoczysz? Niezbyt. No to do góry. No dawaj, dawaj. Tutaj chyba też nie przeskoczymy, więc trzeba by wyjść na zewnątrz i od drugiej strony kombinować. A najważniejsze jest to, że udało się witaż otworzyć z tego miejsca, więc no to nie będzie stało zabarykadowane, ale my to na pewno otworzyliśmy? Przed pewno otworzyłem? No to tak właściwie to wygląda niekoniecznie on otworzone. Często tak mi się zlepały tutaj. A, no tak. To jest sama, żeby tam skoczyć. Może to trzeba się z jakieś przejście. O! Czekajcie, czekajcie. Przejście jest, tylko żeby było niezauważone przeze mnie. No, dawaj. Jak ja tak, to tak. Witam. A to co, zabierz klucz. Klucz do krypty w opactwie. Czyli to jeszcze jest nieskończone. Wiemy, że jest krypta i tutaj też coś może być. Znaczy, wiadomo już, że jest krypta. Dzień sali, myśl o tej mnogiej odurze. Chyba, że z tego Wiedźmin pójdzie na to. A kto wiecznie Mass Effect nie remaster? Master i DLC z druidami. Dobra, to zebrane. I no jest ukończony, dobra. Zostały dwa bogactwa. To odpuszczamy. Tu jest Winchester. No i to by się w sumie zgadzało. Tu są dwa. Dwóch brakuje. Jak dla mnie wszystko jasne. Ten opal zdobędę przy okazji jakąś. Zwłaszcza, że może tam się dostać. Więc teraz skierujmy się tutaj. Coś na 300 metrów. Od nas, no z kawałkiem. Ale to będzie właśnie pierwsze miejsce, gdzie... Gdzie Eivor skieruje swoje kroki. I
to nie powiem, no... Hamtus staje naprawdę trzymały najbardziej wypasione opactwa, bo jednak no 4 skrzynki, 5 skrzynek... No, to jest trochę dużo, bym powiedział. Co tu można zrobić? Ofiara czy głazy? Proszę się określić. Megality. Aha, przekreślony krzyż, tak jakby. Here in the Chu Valley, old kings of Wiki still dance with the stones of the Nephilim. I have taught them of the power that sings here. How dare you tamper with these sacred threads, a voice scolded me. You must leave me, he said. Divorced from the Illuminate, his voice waxes and wanes. But a soft song still finds me in my penance. I bend a knee and leave a grain of sand for the old winds. Dobra, tutaj co by się dowiedzieliśmy? No proszę, bardzo łatwo. To poszło bez problemu właściwie. Już, Eivor, wstawaj. Tutaj tak i tak się nie podleczysz, więc proszę, skończ kwitnąć. I teraz ten już punkcik umiejętności przede wszystkim. Tutaj 12. Płotka. I w galop. O, pali kolejna tajemnica, może być zadanie jakieś, jak mi się wydaje. Ale coś się okaże. Wygląda na zadanie poboczne. Tak jest. Poczekaj chwilę. Dobrze, już mogę się podejść. Dobra, jak ci mogę pomóc? Don't you get tired of all that yelling? Welcome, heathen. Praise God who has brought you here to join us. My ship is not steered by your god. Cease your blasphemy. You have been summoned by God to be baptized. Submit or pay the price. And how do you plan to make me? Faith is our weapon, and the only one we need. Your threats aren't worth the breath of my arse. We'll see about that. Faith! Cleanse this pagan scum! Think twice now. Wiaro. I won't be dying today. Salvation through pain! Come get some! Kolejna misja, gdzie walczymy z zakonnicą. To może się metru? Odin's spear that your father made with an axe. Ej, wod. Nie wkurzeń zakonnicy. To jest bardzo nierozsądne, co robisz. Dawaj grzbiet. Chodźcie no. Pośmieliśmy się troszeczkę, ale no... To już nie ma co, no z wiarą trzeba... Dokładnie wiarą. Trzeba się przez miecza. I nie inaczej. O nie ma. Już po wszystkim. Is that the best your god can give? People will worship anyone these days. Co jak mogłem? Ty ją wysłałeś. To ją wysłałeś, tak? No dobrze, słuchajcie, tutaj co jeszcze możemy zrobić? To w sumie ten opal na dobrą sprawę, tak? Chociaż wiecie co, obecnie że my po odcinku kolejnym i w tym sobie zakończymy już na dzisiaj Walhalla, tak trochę szybciej. A tam mieliśmy dłuższe z tym właśnie z badaniem anomalii. Także tak, dla was trzymajcie się, pa pa.